serdecznie. Dzień dobry. Bo teraz kolej na nasze ekspertki. Katarzyna Gąsior, dietetyk kliniczny. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. A także pani doktor Joanna Barczyńska, internista i także kardiolog. To może najpierw magazynującą, czyli na przykład zatrzymuje, na przykład pewne witaminy są magazynowane w wątrobie. Wątroby. Mamy tutaj troszkę owoców na tym stole, które pomagają się jej zregenerować. Chyba myślę, że najbardziej uśmiechają się do mnie te jagody. Proszę bardzo. Ponieważ są bardzo bogate w antocyjany, które chronią tą wątrobę przed wolnymi rodnikami, mają działanie takie antyoksydacyjne, zwiększają ilość przeciwutleniaczy, czyli chronią naszą wątrobę przed uszkodzeniami. Jak do jagód dorzucimy albo zamienimy jagody na przykład na maliny, na które czekamy, truskawki. Ładnie tak. Mhm. Super. Jaki jeszcze owoc? Grejpfrut zawiera taki fajny składnik, który się nazywa nargina, czyli taki glikozyd flawonoidowy. Już Tomek widzę, patrzy na mnie dziwnie. Próbujmy to w takim razie znowu przetłumaczyć. Coś bardzo zdrowego dla naszego organizmu. Ale mogłabyś nam powiedzieć, żeby miał takie działanie antyoksydacyjne. Jak dla kogoś trochę kwaśny ten grejpfrut, to może na przykład winogronami podobno sobie. On jest właśnie tak naprawdę z farmakoterapią, tylko oddalmy przynajmniej 2 godziny przed, 2 godziny po, żeby nie łączyć z lekami generalnie. Już to bardzo może być obciążana przez farmakoterapię i uszkadzana. Mhm. Rozmawialiśmy też przed chwileczką o odporności, kwestii wzmacniania. Tak, zawsze pomogą. Zawsze kiszonki są naprawdę, jeżeli ktoś nie ma zespołu jelita drażliwego, gdzie będzie problem zdęcia, one nie działają tak naprawdę. Pewnie, tak? Pewnie. To też trzeba powiedzieć, czyli kiszonki zawsze jesteśmy za, prawda? Tak. Jak no, działają jak takie naturalne probiotyki, tak? Natomiast to, o czym ja bym chciała jeszcze na pewno powiedzieć przy wątrobie, to z czym się zmagam jakby z pacjentami na co dzień, no to niealkoholowe stłuszczenie wątroby, tak? To jest naprawdę teraz... A od czego to może być? Od nadmiaru komórek tłuszczowych, czyli od nadwagi. Tak. I bardzo dużo pacjentów do mnie teraz przychodzi z tym nealkoholowym stłuszczeniem wątroby. No i tutaj poza dietą najważniejsze jest to, żeby jednak tą masę ciała zredukować. No bo to, ta nadmierna masa ciała, no to nie jest tylko ten brzuszek taki odstający, jasne, tylko to są jednak te komórki tłuszczowe, które oplatają nasze wszystkie organy i między innymi właśnie wątroby, która przez to nie może działać prawidłowo. Jeszcze może dodam jedną rzecz odnośnie tego stłuszczenia wątroby, bo jest bardzo prosta metoda, w jaki sposób możemy to odwrócić. 16, 8, 16. No ja akurat nie jestem fanką absolutnie. Ja nie mówię, że byłaś ale to jest na oddzielny program. To jest dokładnie. Nie dla każdego, tylko też trzeba to zbierać tak jak z tymi kiszonkami. Nie? Dokładnie, ten temat spotkanie. Pani mówiły, że